Hej, hej, witajcie. Nagrywam dla Was ten krótki filmik z Dubaju, z najwyższego budynku na świecie, Burj Khalifa. Jestem tutaj tylko 3 dni i z tego co się rozejrzałem, powiem a propos podrywu tutaj w Dubaju. Większość portali internetowych jest zablokowana, działa tylko Tinder. Bardzo dużo tutaj jest prostytutek, niestety w klubach. Podobno są jakieś kluby, gdzie jest tak pół na pół, połowa to są normalne kobiety, połowa to są prostytutki, dziewczyny pracujące. Jak ktoś chce, to sobie znajdzie oczywiście tego typu rozrywki, natomiast jeżeli chcesz po prostu poznać sobie tutaj dziewczynę, zostaje właściwie tylko chyba poznawanie kobiet w shopping mallach, po prostu w ciągu dnia. Ewentualnie, jeżeli znasz kluby, gdzie są kobiety, tak jak mówiłem, pół na pół, gdzie jest trochę kobiet, które są, nie są prostytutkami, to możesz tam kogoś poznać. No, mi generalnie jakoś nie podpasował Dubaj, jeżeli chodzi ogólnie o jakiś wygląd, spodziewałem się czegoś innego, jakoś mnie nie rzucił na kolana. Natomiast jeżeli chodzi też o poznawanie kobiet, też tak średnio według mnie. Lokalni tutaj ludzie, którzy żyją, przestrzegali mnie przed ewentualnym zagadywaniem do Arabek, już tym bardziej w tych strojach. Ja szczerze mówiąc nawet nie bardzo potrafię rozróżnić tą Arabkę od niektórych Azjatek, czy tam takich mulatko, murzynek. Podobno są jakieś różnice, ja jeszcze nie wiem, ani pewnie już nie będę wiedział, bo nie sądzę, żebym chciał wrócić tutaj do Dubaju. Nie wiem, czym się tu ludzie tak naprawdę zachwycają. Ani to miejsce, jak wielki wypoczynek, bo jest 38 stopni w ciągu dnia w cieniu. Więc żadna frajda. Rozrywki, nie wiem, w Bangkoku są fajniejsze według mnie niż tutaj. Jeżeli ktoś by chciał podrywać Arabki, takie z Emiratów Arabskich, z Arabii Saudyjskiej, to z tego co słyszałem, to jest świetne miejsce, na tego jest Ibiza na przykład, gdzie dziewczyny stąd, Arabki, które wyjadą na Ibizę, są tam jak spuszczone z łańcucha, po prostu przeżywają przygody, skaczą z kwiatka na kwiatek, jeżeli wiesz co mam na myśli. I jak ktoś chce przygody z dziewczynami o arabskiej krwi, to zdecydowanie tam. Myślę, że rozrywkowe miejsca Europy to będzie coś, gdzie znajdziesz dziewczyny tego typu, które tutaj będzie bardzo ciężko poderwać. Tutaj będą święte, bo Mahomet patrzy, a tam i rodzina cała patrzy, a tam są trochę jak mężowie spuszczeni z łańcucha w Bangkoku. Być może jakbym posiedział tu dłużej, to bym bardziej rozeznał tutaj rynek, sprawdził może jeszcze inne aplikacje jakieś, które działają, takie datingowe. Może tu by działał Badu, może jakieś inne portale. Albo być może rozpoznałbym tutaj kluby i miejsca, gdzie ewentualnie można poznać jakieś dziewczyny, raczej nie miejscowe, tylko jakieś przyjezdne turystki. Także okej, pierwsze wrażenie jest, jeżeli chodzi o poznawanie kobiet, jest dosyć średnie, jeżeli chodzi o Dubaj. Natomiast mówię, być może byłoby się to zmieniło, gdybym tu dłużej pomieszkał. Ale z opowieści tutaj moich znajomych wynika, że nie jest to raj dla mężczyzn. Niestety. Kliknij na dole znaczek subskrypcji oraz dzwoneczek, dzięki czemu będziesz jako jeden z pierwszych wiedział o wszystkich moich nowych filmach na kanale i o wszelkich live'ach. Trzymaj się, cześć!